Cześć, witam Was. Jak widzicie, dzisiaj nie w kamperze. Dzisiaj jadę samochodem osobowym. Zabieram Was dzisiaj, słuchajcie, na Strzelnicę. Jadę na zawody strzeleckie, bo nie mówiłem Wam, nie wszyscy może wiedzą, że przez ponad 20 lat służyłem w wojsku, potem zajmowałem się też strzelectwem jako instruktor na strzelnicach. Aktualnie jedziemy do Małopolskiego Centrum Strzelectwa w Bochni. Tam też był taki okres, że pracowałem jako instruktor strzelectwa na zawody organizowane tam przez klub, którego jestem członkiem, Solny Garnizon. Także w tym vlogu będę chciał Wam pokazać coś, co robię poza tym karawaningiem, coś, co robiłem kiedyś, jakby teraz kontynuuję, także strzelectwo sportowe. Także zapraszam do tego, zapraszam, zostańcie z nami w tym vlogu, tam pokażę Wam krótką relację zawodów strzeleckich. Także lecimy. Słuchajcie, zjeżdżamy z autostrady, zjazd w targowisku. Tutaj już dalej jedziemy lokalną drogą na Bochnię. Dodam Wam jeszcze jedną rzecz. Czemu kilkumiesięczna przerwa? Słuchajcie, przerwa była podyktowana tym, no, że wiadomo, ten rok dużo jeździliśmy kamperem, podróżowaliśmy i no, dużo weekendów było zajętych, także nie składało mi się to, żeby dotrzeć na strzelnicę. I nie tylko takie były powody, ale wiadomo, no, sumowało się wyjazdy, jakieś tam inne kwestie, no i zawsze się udało, a zawody są akurat Solnego Garnizonu raz w miesiącu, w niedzielę. A do tego jeszcze pytacie mnie nieraz nazwa, nasza nazwa kanału, Frontside Camp, skąd taka nazwa? Słuchajcie, Frontside, po pierwsze to od nazwy przyrządu, który jest na karabinku, na pistolecie, czyli muszka. Z angielskiego Frontside to jest ten przyrząd, który jest na początku lufy, czyli muszka, mam muszkę i szczerbinkę. To jest Frontside, a do tego jeszcze nawiązanie jest do naszego nazwiska, także jakby to się tak składa w całość, więc ta nazwa nie jest przypadkowa, jak się niektórym może wydawało, że tak nazwałem kanał i tak dziwnie i nawet były sugestie, żeby zmienić nazwę, ale nie chciałem, bo jest taka trochę taka nazwa związana ze mną, z tym, co robiłem wcześniej, czyli strzelectwem, służba w wojsku, potem jako instruktor na strzelnicy i do tego to nazwisko, także myślę, że tu co niektórym wyjaśniłem, skąd to się bierze. Dobra. Jak widzieliście, jestem już na strzelnicy. Idę teraz się zarejestrować do biura zawodów. No i za chwilę zaczną moje zawody. Planowane 10:00 na zaczęcie, także jeszcze mamy chwilę czasu. Ja już po rejestracji, także teraz już tylko czekam na rozpoczęcie zawodów. Usprawdziło rejestrację w moim przypadku to, że zarejestrowałem się przez stronę Rezultaty 24. Tam sobie wybieracie konkurencję, zapisujecie się na nie, płacicie tylko na zawodach opłatę startową, także sprawnie, szybko i przyjemnie. Także teraz czekam na rozpoczęcie konkurencji i tam Wam coś pokażę, może fragmentarycznie, jak to wygląda. Nie? Co tu robimy? Proszę pana. 11 celów papierowych, tarcze IDPA, 4 cele neutralne. Liczba ocenianych trafień 22, postawa startowa, postawa stojąca, stopy w wyznaczonym miejscu start. Postawa strzelecka, strzelanie w ruchu, postawa wymuszona. Kondycja broni, karabinek, magazynki w ładownicy, pierwszy magazynek 10 sztuk, drugi magazynek 6 sztuk, broń niezaładowana.
Oto karabinek załadowany. Ładujemy pistolet. Jezus. Słuchajcie, zaczynamy pierwszą konkurencję. Nie jest prosto, ale nikt nie mówi, że będzie łatwo, także zaczynamy. Gotowy? Gotów? Uwaga! Dobra, wystarczy. Wystarczy. Rozładuj do przyjrzenia. Rzuć. Strzał. Strzał. Strzał wypadł. Flaga. Tak, kurwa, ręka chodzi. No, odepnij sobie ten. Dobra. Oczywiście. No. Zawody strzelałem, także szału nie było, ale dla fanów można było wystartować. Idziemy na kolejny tor. Ok, zaczynam. Load and bait ready. To nie znajdzie. Tak, zapraszam, nie? Konkurencja kolejna. Zobaczmy, jak nam pójdzie. To idziemy. Load and bait ready. Tak, dobrze. Dużo ludzi na. Are you ready? Stand by. Specjalnie po dwa. Dwie kulki trafiły. No zobaczymy, ale wydaje się, że całkiem fajnie, także czas pokaże. A tak na własnym bycie, to jest celce. Jeszcze raz. Co to jest celce? Normalnie jest baza, to jest tor, który jest wszędzie na świecie robiony tak samo. Wchodzicie sobie na stronę, gdzie są te tory klasyfikacji i możesz się porównać na przykład z wynikami innych ludzi. Na przykład mistrzem świata. Bo to jest robione, wiesz, odległości, wszystko według planu, nie? Gdybyś nie strzelał, no to strzelasz ten sam tor, nie? Także to jest też fajne, nie? No tak, zgadza się. Zapraszam. Okularki. Uwaga. Uwaga.
Rozładuj. Sprawdziłem. Tak, 2802. I kolejnej teorii mamy briefing. Dobrze. Dobra. Jeśli chodzi o załadowanie, 6 sztuk do jednego magazynka, do drugiego magazynka 4 sztuki. Kolejność ładowania tego magazynka w LR-ze jest obojętna. Jak to załaduje czwórkę, później szóstkę, chodzi o wymuszenie przeładowania. Po sygnale, stąd startujemy. Karabin leży na beczce, w dowolnej kondycji jest zamek. Ważne, że jest zabezpieczona, może być otwartym lub zamkniętym. Jak jest zamknięty i to jest AR, to wiadomo, nie zabezpieczymy, prawda? Po szczele kontrolne. Podbiegamy, obieramy broń, ładujemy i oddajemy do każdej tarczy po dwie sztuki. Podejdźcie sobie, zobaczcie. Odstrzelimy, wypinamy magazynek, zrzut zamka, strzał kontrolny, żebym usłyszał mierzony strzał kontrolny, żeby rzucony strzał kontrolny. Jeśli komuś się nie zrzucił, nie ma słabszą amunicję, to żeby przeładował, żeby było wiadomo, że jest puste. Strzał kontrolny. Przebiegamy przez ten tor, nie możemy nadepnąć na żadnych tych krążków. Jeśli nadepniemy, będą procedury dużo punktów ujemnych. Bo normalnie, jakby to były jakieś pseudominy, to by nas nie było. Możemy już tutaj dobyć broni i możemy, jeśli chcemy, już ściągać się do celu. Tylko zauważcie, widzicie w szóstkę, to zaraz za nią jest siódemka. Chodzi o świadomość tego, co jest za celem. Jeśli będę miał z tyłu cztery dziury, no to będą minusy, bo jest za dużo przestrzeni. Na tarczach i to jeszcze max dwie dziury. Dobiegamy sobie, możemy sobie dobiec tu, więc możemy już sobie ściągnąć siódemkę. Pamiętajcie o tym, żeby luka nie opuściła wału. Czyli żeby nie ładować tak ze zrzutem, to wszystko jest maksymalnie na wysokości wału. Wtedy można sobie bez problemu. Możemy sobie wymienić ten magazynek, jak będzie nam przeszkadzać. I z wychylenia ustalimy resztę strzałów tutaj do dziewiątki, dziesiątki, obojętna kolejność. Pełny magazynek i dostrzeli sobie. Najważniejsze jest to... Czyli jasne wszystko, jak to przebiega. Oka teraz moja kolej, także ja startuję. Jest czysto? Tak, tutaj to, potem tam. No, może zapamiętam. Czy tor jest jasny? Czy jest gotów? Uwaga! Zanim wyjdziecie, się odstawujemy. Widzieliście, poszło jak poszło. A tu wam pokażę jeszcze kolejne tory. Akurat tych nie strzelam torów. I tutaj ze strzelbą tor. Zresztą tu są oba ze strzelbami, tylko jeden jest trigan, a drugi sama strzelba. O, słuchajcie, nie strzelałem parę miesięcy ładnie, także jakoś tak to niezła gładko poszło, ale trzeba, jak to mówią, trochę przedmuchać lufę czasami. Okej, okay, dobra, jeszcze lecę dalej tam do biura i będziemy powoli chyba kończyli. Mam jeszcze jedną rzecz, oprócz tego, że mamy tu zawody. Tu tutaj stoisko mamy filmy Rifle CX z Niepołomic. Tu chłopaki, słuchajcie, oferują wszelkie rzeczy do czyszczenia broni, nie tylko broni. Jak widzicie, gadżety typu czapeczki, bluzy, z tego co wiem, można nabyć. Także fajna rzecz dla strzelców. Czyli podobnie jak na naszych tych karawanigowych eventach, też są stoiska z różnymi rzeczami tutaj strzelecki. Także będziecie mieli okazję zobaczyć produkty firmy w użyciu, ponieważ akurat panowie stwierdzili, że mojego Glocka po strzeleniu wyczyszczą. Także możecie zobaczyć, jak wygląda procedura czyszczenia pistoletu Glock.
Tak. Pierwsza rzecz, jaką robimy, wpuszczamy do lufy pianę barrel foam. Ona ma za zadanie odmienić, odołowić lufę. Na około 10 minut zostawiamy, żeby ta piana miała czas zapracować. W międzyczasie bierzemy gun cleaner, preparat czyszczący na bazie rozpuszczalników zmywaczy i będziemy czyścić pozostałe części broni. Pod wysokim ciśnieniem wypłukujemy to samo zamek. Samo iglicę możemy przepłukać. Przykładamy rurkę i delikatnie naciskamy, żeby to wypłukało ze środka. Widzę, że jest dosyć czysta broń. Na bieżąco czyszczona także. No to właśnie fajnie, bo wtedy najmniej zużywa się tego cleanera. Ludzie często zapominają albo nie chce im się czyścić i w związku z tym trzeba dużo, dużo więcej tego zużyć. Tutaj fajnie te sprężynki wszystkie zostają wyczyszczone. Zresztą to już było trochę brudu. Ale ważne jest to, że czyszcząc z domu warunkami domowych i wiadomo, tymi czyścikami, które mamy dostępne, to nie dotrzemy w niektóre tak, elementy, które zapach niektóre zakamarki. Także tak to widać, że faktycznie już tutaj chodzi o... No będzie dokładnie wymyte, prawda? Już tutaj pust możemy... Teraz, żeby troszeczkę przyspieszyć ten proces, możemy wziąć przetrzeć. Zabrudzenie jest, to sobie pomożemy. Okej. Dobra. Jako, że wszystko było oczyszczone, odtłuszczone, teraz trzeba to zabezpieczyć, żeby nam nie zardzewiało. Do tego używamy care spray na bazie teflonu. Jest to Teflon firmy DuPont, amerykańska firma, która to wynalazła, i zaczynamy konserwację. Cieniutka warstwa po całości. Kropkę na zewnątrz odkładamy i tak samo pozostałe elementy. Nadmiar możemy zetrzeć. Zostawia to taki cienki film jak wosk na aucie. O! Nie jest to tłuste, także można od razu broń włożyć do kabury i nie popłuczyć ubrania. Jako, że przewód, tu gdzie jest iglica, powinno być wszystko suche, przy pomocy sprężonego powietrza osuszymy to. Pamiętać proszę, żeby pionowo używać. Ale to wstępnie na razie wycieramy. Lufa cały czas z pianą pracuje. Tak jak mówiłem, jako że jest to prezentacja, nie tracąc czasu, przystąpimy już do czyszczenia lufy. I tak jak wcześniej, gun cleaner, pianę tą wypłukujemy i zaczynamy czyścić całą lufę. Tak, przy pomocy szczoteczki możemy poprawić, jeżeli są gdzieś jakieś zabrudzenia. I proszę pamiętać, żeby zawsze koronę lufy też przecierać, bo tu jest taka faska, ludzie o tym nie zapominają. A jak przejedziemy, to widać, że to jednak nie jest takie czyste, jakby się wydawało. Teraz wyczyścimy sobie lufę w środku przy pomocy sznura. Nasze sznury mają w sobie dwie szczotki. Dodatkowo końce oba są skręcane. Przekładamy przez lufę. Oba końce sobie skręcamy. Jedziemy. Thank you.
Możemy zajrzeć do lufy, czy jest już czyste. Proszę spojrzeć. Jako, że lufa została wyczyszczona, odtłuszczona, tak pozbawiona wszelkiego zabezpieczenia przed korozją, tak samo jak pozostałe elementy, musimy ją zabezpieczyć preparatem na bazie teflonu. Tak samo, żeby nadmiar tego teflonu, to wiadomo, z czasem by odparowało, ale jeżeli człowiek chciałby dzisiaj czy jutro strzelać, przy pomocy filców, przecieraków filcowych. Jeszcze jest trochę. Ale to jest też teflon. Teflon, nie? Tak, tak. Trzeci powinien być czysty. Jeżeli byłby brudny, powtarzamy całą procedurę, czyli puszczamy znowu piankę, czekamy znowu 10 minut. I trzeci testowy. Tak. A ręczniczki macie takie? Tak. Jest już akceptowane. Takie macie ręczniczki? Tak. To jest to. Nie zostawiłem wam buty. Nie, nie, nie macie się. Okay. Może ręczniczki bierzemy. I dobrze ten. Mamy wszystko zabezpieczone. Wyczyszczone, zabezpieczone. Teraz przed przystąpieniem do składania trzeba to wszystko nasmarować. Olejek CLP to jest tak samo naszej firmy. Specjalny aplikator, bardzo ułatwiający pracę. I na lufę tak samo dosłownie po kropelce rozcieramy. Tak samo, jeżeli ktoś nie wie gdzie, starczy obejrzeć gdzie są miejsca powycierane. Tak, gdzie broń pracuje. Tak, broń, tak. Elementy cierne, tak. Przesuwają elementy cierne. Tak, dosłownie zostawić taki cieniutki film, żeby nie dawać dużo, bo się zrobi błoto po strzelaniu. Dajemy cieniutki, dosłownie film, kropelkę. Dobra, cenna uwaga. Fajnie. I tak samo na prowadnicy. Po kropelce. I nie ma potrzeby dawać więcej. Będzie. Teraz rozprowadzamy olejek kilka razy. Teraz przystępujemy do finałowego polerowania broni przy pomocy ręczniczków z mikrofibry. Są ręczniczki brandowane naszym logo. No, spokojnie. Proszę bardzo. Już wam pokażę po czyszczeniu broń. Jak nowa. Mieliście krótką prezentację produktów firmy Rife CX. Przypominam, z Niepołomic. A też zobaczyliście, jak wygląda procedura czyszczenia broni, rozkładania, składania na bazie pistoletu Glock. Także dodatkowa jeszcze tutaj widzicie atrakcja w ramach zawodów. Jak widzicie, ja już w samochodzie, zaraz będę ruszał. Dobrze, że zawody się skończyły, znaczy skończyły. Ja skończyłem swoje konkurencje, bo słuchajcie, nie widzicie tego, ale rozpadało się. Zawody fajne, fajnie było wrócić tam po paru miesiącach do tego, co kiedyś robiłem i częściej. Także jakbyście chcieli tu przyjechać, nawet właśnie, powiem wam jedną rzecz. Tu w MCS-ie jest 19 osi strzelniczych. Gdybyście chcieli przyjechać, wiadomo, tu przyjeżdżają strzelcy z własną bronią, czy sportowcy, czy myśliwi, czy kolekcjonerzy, ale gdybyście chcieli na przykład tak przyjechać, po prostu nie macie pozwolenia, nigdy nie strzelaliście. Dzwonicie sobie tutaj na numer telefonu, który wam tutaj zresztą pokażę, do MCS Bochnia, do biura. Rezerwujecie sobie termin, przyjeżdżacie, wiele tam osób chcecie i macie instruktora, który z wami przeprowadzi zajęcia ze strzelania, strzelcie tutaj z broni obiektowej, można powiedzieć. Także jest taka opcja dla ludzi, którzy nigdy nie mieli do czynienia, a chcieliby spróbować. Także myślę, że warto spróbować. Strzelnica mieści się w Bochni. Także ja, słuchajcie, lecę do domu, bo już się zrobiło późno, już po pierwsze chyba, także jedę na jakiś obiad niedzielny, wiadomo, chwilę się z rodziną spędzić, bo od jutra dzień pracy. Dzięki wam, że ze mną byliście. Może jak wam się podobał odcinek, tym razem trochę inny, bo nie tylko karawaningowy, dajcie łapkę w górę, zapraszam do subskrypcji kanału, bo jeszcze wiem, że dużo osób ogląda, a nie subskrybuje, także zapraszam, na pewno subskrypcje pomogą nam w rozwijaniu kanału i tym, żeby też robić rzeczy może jeszcze nawet fajniejsze, jeździć w fajne miejsca.
Jeszcze raz dzięki Wam, że byliście ze mną. Serdecznie pozdrawiam. Cześć. Do następnego.